Państwa, Magda Woźniak, portal kulturalny Archipelag. Jestem redaktorem naczelnym portalu, który zorganizował w ubiegłym roku, 31 października, był wernisaż wystawy konkursowej, konkursu Muza. Ta praca Marcina Pańki spowodowała, że zdobył grant. Wystawa Postrzeganie prezentuje trzy cykle malarskie. Oni, Don't Be Scared, Black and White, Europa, Europa. Obrazy Pańty to spontaniczne, wielopłaszczyznowe wizje przepełnione kolorem lub estetyczne, tylko czernią bielą. Figuratywne, ornamentalne, ukazujące człowieka jako istotę o złożonej, bogatej psychice. Sztuka potrzebuje wsparcia, nie tylko promocji, ale właśnie wsparcia. Kilka lat temu faktycznie to miasto wspierało Marcina, ale w tej chwili sytuacja się odwróciła, to Marcin wspiera miasto. Mima Bex to są właśnie te genialne torby, które wiszą, którą jedną ja też mogę zaprezentować. Torby, które powstają właśnie zaprojektowane przez Maćka Muszyńskiego. Te, które widzimy, to są właśnie z obrazami Marcina Pańty. Marcin jest dzisiaj faworytem, ponieważ ma wszystko to, co ja lubię, czyli ma kolor, ma coś, co sprawia, że patrzysz na taką pracę i zastanawiasz się, o co tak naprawdę chodzi. Dokładnie. I tak jak przed obrazami, tak przed torbami nie ma osób, które przechodzą obojętnie. Ponieważ jestem pierwszą, jedyną ambasadorką toreb Maćka i z tobą patrzę, jak rozwija się ten pomysł do jej. I z tobą wspieram go, bo uważam, że jest bardzo kreatywny i wierzę, że ten sukces będzie jeszcze większy. Gratulujemy. Marzyłam o tym.